Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Na początku sezonu trafia do siatki raz po raz. Zapraszamy na transmisję. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. PSG zmierzy się z Nice. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Nie popisał się obrońca, łatwo dał się minąć. Czy wykorzysta tę okazję? Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. No i do zagrożenia, dobry odbiór. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami i z taką formą pobije wszelkie rekordy. Mbappé! Gol! O la la! Ryzykował tym poleniem! Ale opłaciło się! Palce widać! Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Sam strzał był bajeczny. Idealnie się ustawił. Nie musiał przyjmować, tylko kropnął z powierzchni. PSG prowadzi. Pytanie, czy rywale zdołają nawiązać walkę? Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Herrera. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Podanie do Amina Gwiriego. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Obronił, ale piłka w grze. I proszę Państwa, jest bramka w spotkaniu nauk. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny nauk. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 20 minut spotkania. Piękne dzięki za meldunek. Mocno popracowali w środkowej części boiska. Odzyskali piłkę. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezdu. Stwarzają szanse, mają przewagę w środku pola, nie dają rywalom dojść do piłki. Teraz tylko w końcu wykorzystać którąś sytuację i wyrównać. Bardzo ładne podanie górą. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Znajduje tam Kylian Mbappé. I oto z piłką Leo Messi. Jest za linią obrony, uwaga! Ale się brona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Otrzymujemy teraz informację, że padł gol w meczu Angers. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Angers. Mamy w ten sposób wyrównanie. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Schneiderlin. Ależ
to była niebezpieczna sytuacja. Ocenimy obrońcę, naprawdę. I oto z piłką Neymar. To Messiego. Nicolo Barella. Nie udało się odebrać piłki. Mbappé, będzie groźnie. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Mamy uderzenie, ale strzał zablokowany. Zapraszamy też do obejrzenia zbliżającego się ciekawego spotkania Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Lens. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zawsze nimi sypać na lewo. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Proszę Państwa, mamy wieść, że w meczu rozgrywanym przez Brest padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Stade Brestois. Prowadzą teraz 2-1. Jest 57. minuta meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po brzuchce. Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Mamy nowego gracza PSG na boisku. A już całkiem niedługo czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Warto czekać, będzie się działo. Dokończymy później, bo jest groźnie. Jest gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Na razie 2-0. Mamy informacje o bramce w meczu Olimpiku Marsylia. Tak, to jest kolejny gol na Olimpiku Marsylia. Strzelcem gola jest Dimitri Payet. Opisał się udanym dribblingiem i zmienił bramkarza. Prowadzona teraz 2-1. Na zegarze 66. minuta. Dziękujemy za te informacje. Marco Verratti daje piłkę rywalom.
zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Mbappé. Marco Verratti. Teraz Neymar. Jest coraz bliżej pola karnego. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zdrożnego. Mamy informację o golu w meczu z Saint-Étienne. To trzecie trafienie dla Saint-Étienne. Prowadzą już 3-1. Minęła 79 minuta. Bardzo dziękujemy. Gracze PSG mogą pociągnąć skrzydłem. Otworzyło się miejsce. Mbappé będzie groźnie. Kolejna bramka! Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do 3 goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spróbować. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Oto jest łaska. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Dowiadujemy się o zmianie rezultatu w meczu Angers. To trzecia bramka dla Angers. Wyrównują wynik na 3-3. Minęła 83 minuta. Bardzo dziękuję za informację. I rywal zostaje w tyle. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Marco Verratti. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Tak jest! Do gola swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony gol. Mamy już zatem 4-0. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz widzę. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.
was just 18. Boy with a dream, love for the thrill, it's sight on the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now. To know now, just 18. Little boy with a dream, with the craziest mind. What a deal with 16, trying to find what happens at a high 16. So I had a dream and a couple for me extreme. I was thinking about what could make me better.